Program Stary Rynek 1 w telewizji Zielona Góra. Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam w miejsce radni, jak zawsze w naszym studiu. Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam. Filip Gryko, Klub Radnych Zielona Razem. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Pana Doktora. Od monitoringu zaczynamy. Miejski monitoring wystartował wczoraj. No i powiem szczerze, że ci, którzy mieli okazję zobaczyć go, posłuchać, na czym polega ten system, jak on działa, a jak on będzie działał w przyszłości, bo to dopiero start monitoringu, który będzie rozbudowywany. No wszyscy mówią zgodnie, tak? To jest sprzęt, który robi wrażenie, a jeśli firma, która to montuje, jest firmą, która montowała monitoring w Warszawie, w Katowicach, w Trójmieście, właściwie we wszystkich największych miastach w Polsce, mówi, że zielonogórski system jest absolutnie najnowocześniejszy, no to jest się z czego cieszyć. Ja jestem bardzo zadowolony, bo jeszcze w tamtej kadencji jako radny dość mocno zajmowałem się monitoringiem, zależało mi na modernizacji, sprawdzałem systemy, które były w użyciu. Było to oczywiście wszystko przestarzałe, te kamery tutaj też, między innymi na tym budynku, tu była serwerownia też w tym budynku, gdzie jesteśmy, tak zwanym 13 posterunku w cudzysłowie. No te kamery, które wszystko były to kiedyś, to teraz mamy lepsze w telefonach komórkowych. Tak, to wszystko było przestarzałe, ta technologia była naprawdę z ubiegłej epoki. Teraz jest XXI wiek, mamy super sprzęt, cieszę się z tego powodu, bo zawsze narzekało się właśnie w mieście na ten brak monitoringu, że gdyby monitoring. Jestem ciekaw, jak teraz wszyscy sceptycy, ci opozycjoniści do tego podejdą, czy ktokolwiek chociaż powie dobre słowo, ponieważ to, co pan redaktor powiedział, no super jest to, że jest to sprzęt porównywalny z tym, co jest w Londynie choćby, w CCTV, gdzie jest rozpoznawanie tak zwanej twarzy, tak, co było całkowitą nowością jeszcze parę lat temu. Miał to właśnie tylko i wyłącznie Londyn, czyli wprowadzasz osobę poszukiwaną, czy osobę, która zagraża komukolwiek. A komputer sam wyszukuje, znajduje tą osobę na ulicach miasta. Myślę, że to jest super. Dodatkowo rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie ilości osób w danym zgromadzeniu. No to jest to sprzęt, który w końcu będzie odpowiadał naszym potrzebom jako miasto. Fajnie jest to też, że można go rozbudowywać. To też trzeba było zostało powiedziane, że to nie znaczy, że to nie 180 obrazów to jest wszystko, że jest możliwe nawet nie 1000 obrazów. To jest tylko kwestia rozbudowy, dobudowy. I też prezydent na spotkaniu już po konferencji prasowej właśnie z Departamentem Zarządzania Kryzysowego, no powiedział, że jest taki pomysł, w jego głowie gdzieś tam dojrzewa, żeby rokrocznie do budżetu wprowadzać jakąś kwotę paru milionów złotych po to, żeby ten system rozbudowywać, modernizować, żeby to po prostu się rozwijało. I żeby pojawiało się potem na osiedlach, bo taki pomysł, wiele osób zgłaszać, już mówi, tak? Świetnie, że jest centrum miasta, ale to na osiedlach spędzamy jednak najwięcej czasu i na osiedlach dzieją się różne dziwne rzeczy. Oczywiście wszyscy będziemy musieli się do tego przyzwyczaić, bo większość osób mówi, no tak, totalna inwigilacja, wielki brat patrzy na wszystko, będzie nas śledził, natomiast no, nie jest to zrobione, żeby śledzić kogokolwiek, tak, tylko raczej, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Zastępca komendanta miejskiego policji powiedział ciekawą rzecz. To nie jest narzędzie dla policjantów, mówi. Oczywiście my będziemy z niego korzystać, ale to jest rzecz zrobiona dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach. Ciekawie, że tak mówi policjant, który chyba wie, co mówi. Ja tylko dodam tak, co powiedzą ci sceptycy, jeśli chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej. Mamy kolejny dowód, że ta transza unijna jest wykorzystywana przez samorządy, przez miasto Zielona Góra. Od początku kadencji mówimy o monitoringu i czekaliśmy na to i w końcu to się udało. I bardzo dobrze, że też jesteśmy zwolennikami monitoringu. To jest teraz związane ze strefą oznakowania w mieście, bo jednak trzeba ludzi poinformować, że jest ta, powiem w cudzysłowie, inwigilacja i ta dostępność wizyjna. No patrzcie, już na każdym kroku w mieście. Się te tablice. Tak, należy teraz zaprojektować monitoring w perspektywie kilku lat, aby jednak wyjść na osiedla. No to jest jednak kluczem. Oraz w przyszłości system sterowania ruchem, bo już samorządy wprowadzają po monitoringu, co tak zwane inteligentne skrzyżowania, inteligentne przejścia dla pieszych, już bez wciskania przycisku, tylko one reagują na zgromadzenie, natężenie ruchu i wtedy to jest dostosowane zielone fale i przejścia. A w Zielonej Górze w kilku miejscach też już tak jest. Tak, no i to należy wzmocnić te liczniki na światłach właśnie i myślę, że to jest pierwszy duży etap, jeśli chodzi o faktycznie o typowo profesjonalne podejście do bezpieczeństwa, do prewencji. Wczoraj zapytany przez dziennikarkę komendant, kiedy był rzut na jedno ze skrzyżowań w Zielonej Górze, akurat chodziło o Waryńskiego z Podgórną, skrzyżowanie takie, na którym dochodzi do wielu zdarzeń. Zapytano komendanta, czy jeśli będzie zarejestrowane tam jakieś zdarzenie, to policja post factum może wlepić komuś mandat. I powiedział, że absolutnie, absolutnie tak. Jeśli ktoś zgłosi, że nie wiem, ktoś go stuknął na tym przejściu, że doszło do jakiegoś wykroczenia, ktoś wymusił pierwszeństwo, wjechał przed pieszych i tak dalej, to oni śmiało mogą skorzystać z tego monitoringu i wystawiać mandaty, chociaż teraz policja chyba tam jakoś mniej wystawia tych mandatów, bo strajkuje akurat. To jest dobre w kwestiach akurat właśnie bezpieczeństwa, bo często jest tak, że szukamy sprawcy wypadku,
albo też winnego danego wypadku i jeżeli nie ma nagrań wideo, zostaną tylko zeznania świadków. A tu często że ciężko znaleźć świadków, bo nie każdy chce zeznawać i to jest duży problem. A teraz okazuje się, że będzie wystarczyło zgłosić się do Centrum Monitoringu o dostęp do nagrania tego zdarzenia i tu policja będzie miała ułatwione zadanie, bo będzie widać od razu, jakie było światło w czasie przejechania, wjechania na krzyżówkę, bądź też kto jak się zachował, kto wymusił pierwszeństwo, tak? To jest podstawa i myślę, to dobre narzędzie, ale to, co komendant powiedział właśnie, że to będzie raczej post factum, czyli to nie będzie takie zasadzie działało, że policja będzie patrzyła i wystawiała mandaty. Chociaż mają też końcówkę u siebie mają, to mają, robić. Mają nie tylko oni, także też ABW ma końcówkę i wszyscy o tym doskonale wiemy. I warto o tym powiedzieć, bo to też chodzi o bezpieczeństwo nie tylko drogowe, czy zajść jakichś tam zdarzeń i wykroczeń, ale także o bezpieczeństwo związane z terroryzmem. I tu ustawa o tym mówi wyraźnie. Ustawa o tym mówi i też już to w Zielonej Górze będzie się działo, czyli już też będzie ten wielki brat miał dodatkowe to oko i będzie patrzył też na różnego innego rodzaju zajścia i zgromadzenia osób. I myślę, że to w końcu jest krok w dobrą stronę. I teraz to, co Marcin powiedział, że ja się zgadzam całkowicie, że co roku trzeba będzie po prostu przeznaczać pieniądze na kolejne osiedle, kolejne osiedle i to też stąd też pomysł prezydenta, żeby po kolei nie wiem, osiedla, które jakby czują taką potrzebę, żeby też zgłaszały to choć czy do Rady Miasta, czy do prezydenta, bo też oczywiście jest tak zwana mapa bezpieczeństwa miasta, która jest tworzona rokrocznie przez policję, gdzie są pokazane, gdzie w danym osiedlu newralgiczne punkty między wykroczeń, ale też nie wszystko widać w statystykach. Niektóre rzeczy to są takie zajścia dość uporczywe dla mieszkańców, a niekoniecznie widać je w statystyce i też prosimy o takie znaki, takie sygnały, bo będziemy mogli ten monitoring po prostu w tych lokalizacjach rozbudować. No i świetną sprawą jest to, jeżeli mogę się jeszcze wtrącić, że ten monitoring obejmuje w tej chwili każdą nową inwestycję. Tak. Ja nie mówię tylko o tych, które w tej chwili są realizowane, ale każda następna rzecz, która jest w mieście, wystarczy w specyfikacji przetargowej zapisać, że dodatkową rzeczą mają być kamery podłączone do monitoringu. Ja zawsze staram się trochę wyprzedzić pewien stan faktyczny, bo jak mamy monitoring już, to warto też tak inne samorządy rozbudować to szybkie reagowanie. Mamy Straż Miejską i myślę, że to jest też ważne w tym przypadku, żeby na przykład połączyć tą interwencję Straży Miejskiej z tą bieżącą prewencją, z tym bieżącym zabezpieczeniem miasta. No i w tym kierunku myślę, że powinno już ten Wydział Zarządzania Kryzysowego czynić kroki. Kwestia też zaprojektowania, już wyspecyfikowania w miejscowych planach miejsc, gdzie można te kamery w przyszłości na terenach miejskich zamontować, aby zaplanować ten harmonogram realizacji tego monitoringu, aby mieć to już jakby czytelnie rozpisane na lata, bo jest duży pierwszy krok, jest centrum monitorowania, natomiast myślę, że teraz ta sprawa powinna tylko przyspieszyć. No i bezwzględnie robi ono wrażenie, a to, że właściwie system nie ma ograniczeń żadnych i ta ilość obrazów może być naprawdę wielka. Co więcej, kamery są świetne, tak? No, kamera z 45-krotnym zoomem optycznym to jest kamera, która może muchę oglądać z kilkudziesięciu metrów i to bardzo dokładnie. Tym samym miejmy nadzieję, że system nie będzie mocno potrzebny, ale dobrze, że jest. To teraz porozmawiamy o innym rodzaju bezpieczeństwa, ale rzecz równie ważna, zapoczątkowana też w tej kadencji samorządu w ubiegłym roku. Pojawiły się pierwsze pomysły, za moment będziemy mieli tego efekty i też rzecz, która będzie się rozwijała, mówimy o proekologicznym spojrzeniu na funkcjonowanie miasta, czyli dopłaty chociażby do pieców, tych tak zwanych kopciuchów. Dzisiaj problem nie istnieje, tak? Mamy wielki upał i kto myśli o paleniu w piecu, tylko że te upały kiedyś się skończą. No i wtedy zazwyczaj po raz kolejny pojawia się problem. Znaczy mnie cieszy to, że pomysł, który został gdzieś tam przedstawiony przez Platformę Obywatelską i tu Marcin też był jego orędownikiem i zwolennikiem, zaczął działać, tak? Bo też było wiele opinii, bo też między sami jako kluby też dyskutowaliśmy, jak wpisywać, jakie kwoty, jakie dofinansowanie, dla kogo to dofinansowanie, czyli jakie okręgi, bo też pamiętam, że była ta dyskusja, że w Śródmieściu troszkę więcej damy pieniędzy, dla domków jednorodzinnych, no mniej, bo to jednak oni mają nowszą technologię i są dalej troszeczkę od tego skupiska miasta. Te dyskusje gdzieś tam się przetaczały, doszło troszkę do skutku. Oczywiście też były głosy opozycji, według mnie nie w porządku, że mało pieniędzy, że to za szybko, że to trzeba jeszcze przemyśleć. I znowu to jest jakby... Zawsze można powiedzieć, że jest za mało pieniędzy. Tak, nietrafione, bo okazuje się, że nie będzie chętnych. Też były takie głosy. Ja po prostu przypominam, że nie będzie chętnych, że to znowu kolejna wydmuszka, bezsensowna uchwała. No okazuje się, że ludzie się zgłosili. Jeszcze nie było do końca uchwały przez nas przyklepanej w cudzysłowie, to, a już ludzie do ochrony środowiska w Urzędzie Miasta zgłaszali się, już była tworzona lista osób chętnych na to dofinansowanie. No i okazuje się, że ten program się udał. No i teraz tylko kwestia tego, ile w przyszłym roku przeznaczy na to środków. Jeśli panowie z Platformy będą więcej na ten temat mówić, ale teraz gwoli zapowiedzi tego, tak, co się... Tak, oczywiście. No, jako Platforma napisali,
podjęliśmy tę uchwałę. Nie ukrywam, że szeroko dyskutowaliśmy z klubem Zielona razem i z prezydentem, bo to jest, powiedzieć, no, fundamentalny krok, jeśli chodzi o ekologię i coś nowego, bo to dopłaty, pieniądze publiczne, jak to rozdzielić, jak to podzielić, jak tę uchwałę napisać. To się udało. Start, ponad 100 wniosków, 83 pozytywnie zweryfikowane, ponad 700 tysięcy dopłat. Myśmy zabezpieczyli 500 tysięcy, tu prezydent wyraził zgodę na zwiększenie tej puli. Mamy punkt wyjścia do analizy, czyli kwestia edukacji, rozbudowania strony, doradców technicznych, edukacji w szkołach, tak? Mamy wyjścia do mieszkańców, informacji w przestrzeni publicznej, w autobusach, żeby jednak zwiększyć tą informację o tych dopłatach, ale program sam wystartował. Widać, że mieszkańcy zaczęli się tym interesować, zaczęli dyskutować, do dzisiaj wpływają do nas maile o dotacjach, o informacjach. Może powołać komórkę wyspecjalizowaną w Urzędzie Miasta, która się będzie tylko tym problemem zajmowała, bo to są pompy ciepła, piece. To więc Zielona Góra zrobiła krok do przodu. Mamy punkt wyjścia i na tej podstawie możemy budować wzmocnioną uchwałę, wzmocnione rozwiązania, szerzej wyjść szczególnie do Nowego Miasta, bo tam to problem oczywiście bardzo mocno wybrzmiewa, palenie śmieci. Kwestia zakupu może smogowozów, tak, bo to są to kwestie pomiarów, może drona, kompetencje patrolowe ekologiczne. Dzisiaj mamy punkt wyjścia, wiemy, z czym mamy do czynienia. Ponad 100 wniosków zostało od praktycznie kwietnia do lipca złożonych. To jest bardzo pozytywny krok, jeśli chodzi o walkę o czyste powietrze. To dla Platformy był kluczem programu i cieszę się, że to się udało. I zrobić. To trochę jak z monitoringiem. Też można to stale rozbudowywać, bo właściwie zawsze będą pojawiali się chętni. Nawet gdy program był rozłożony na dobrych kilka lat, to ci, którzy jeszcze mają w miarę dobry piec w tej chwili, to on za 4 lata może już tak, być. Tak, bo uchwały samorządu województwa regulują czasookres dostosowania tych starych pieców, bo dzisiaj od lipca nie możemy kupić już kopciuchów, ale mamy czasookresy wymiany. I no, o tym trzeba poinformować mieszkańców, to jest konieczne. Zbudować to doradztwo, pokazać sposób współfinansowania, powalczyć z wykluczeniem energetycznym, bo część osób w ogóle nie stać nawet na tą dopłatę w tych 15%, bo przecież my finansujemy 85% kosztów kwalifikowanych. Natomiast mamy problemów przed sobą, dużo do rozwiązania, ale start programu został zrealizowany i mamy tą podstawę do realizacji działań. Jak rozmawialiśmy o tym, że można sceptycznie podchodzić do pewnych tematów i mówić, że po co, dla kogo, a nikt z tego nie będzie korzystał, nikt nie będzie używał, to warto spojrzeć na system miejskich rowerów, który uruchomiony zostanie 21 sierpnia, czyli właściwie na dniach. I też słyszałem takie głosy, kiedy pojawił się pomysł, a po co to, a gdzie będą jeździć, a przecież nie ma nawet ścieżek rowerowych. A kto to wypożyczy? Jak ktoś chce rower, to sobie pójdzie do marketu i kupi sobie za kilkaset złotych rower. Okazało się, że w momencie, kiedy powiedziano, że system będzie startował 21 i uruchomiony został system taki już stricte dla Zielonej Góry, mówię o rozwiązaniu technologicznym, informatycznym, czyli zielonogórski rower miejski.pl, tam już się kilkaset osób zarejestrowało w systemie, mimo że tak na dobrą sprawę jeszcze nie działa, tak? Nie ma tych rowerów, ale ludzie widać, że już czekają, kiedy te rowery się pojawią, żeby podejść i wypożyczyć. Znaczy, to jest ciekawe, ale ja też za najnowszy wątek, bo prezydent dziś to ostatnio zdradził, że mieliśmy też problem z uzgodnieniem lokalizacji posadowienia tych rowerów na deptaku. Z racji tego, że konserwator wojewódzka nam musi uzgadniać jako dla organu, jakim jest miasto Zielona Góra, no to pani konserwator nie podobało się, żeby to stało na ulicy Kupieckiej i gdzieś tam za winklem musi stać, żeby nie było widoczne ze środka deptaka. Także dla mnie to są już takie nonsensy gdzieś, które... W centrum Lwowa, kiedyś polskiego miasta, na deptaków, pięknego, odremontowanego, odrestaurowanego, stoi niemalże taka sama wypożyczalnia rowerów, może to nawet firma Next Bike obsługuje również Ukrainę, bo oni są też obecni za granicą. Sam byłem zdziwiony jakiś czas temu, mówię, kurczę, mają super rowery, Ukraińcy, oni by są tacy do tyłu, a w centrum miasta naprawdę pięknie, moim zdaniem to nie koliduje. A u nas dochodzi do jakichś już absurdów, no, aczkolwiek uzgodniliśmy lokalizację z tego, co wiem, ale jednak przesunięta o parę metrów, gdzieś schowana za winklem, żeby, broń Boże, nie stała na środku deptaka. Ja też powiem jedno, co żeby do tego wracał. Do tych eurosceptyków i do tych malkontentów. Jest to cały czas ta realizacja programu, który Platforma Obywatelska też odpowiedzialnie popiera. W rowerach mówimy również od wielu lat. Cieszymy się, że w tym roku w końcu i cieszę się, że za mojej kadencji udało się też to zrealizować. Mamy system ścieżek konsekwentnie realizowany i budowany, bo to jest kluczem, tak, żeby te rowery w ogóle istniały. Miało gdzie jeździć. Oczywiście ta mapa tych ścieżek musi być, a ponadto to też jest walka o ekologię i zdrowe powietrze, tak? Bo im więcej Zielonogórzan się przesiądzie, miasto będzie lepsze, bardziej otwarte dla turystów, transport ekologiczny, dużo ścieżek rowerowych, połączenie z Nowym Miastem.
Natomiast ja to wszystko oceniam bardzo pozytywnie i zawsze zagłosowałem za taką strategię rozwoju. Jak pan mówi o malkontentach, to jest zupełnie temat na inną rozmowę, jeśli chodzi o sceptycznie osoby nastawione w stosunku do pieniędzy z Unii Europejskiej. To chyba trochę jest tak, że ludzie już do tego stopnia przyzwyczaili się, że to strumieniami płyną te pieniądze z Unii, że nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że 3/4 rzeczy, które jest budowane, nie tylko w Zielonej Górze, ale w całej Polsce, tak? To są pieniądze, które dostaliśmy z Brukseli i gdybyśmy nie byli stowarzyszeni w Unii Europejskiej, to po prostu nie byłoby takiej szansy i moglibyśmy sobie pomarzyć i mówić o tym, jak pięknie jest w Niemczech, w Holandii. Ale to musimy o to zawsze podkreślić, to też apel do mediów, mówić, jakie to są osie, z czego to jest finansowane, w jakim zakresie to jest współfinansowane z Unii. Musimy to pokazywać, musimy to powtarzać, bo faktycznie mogliśmy tego, jakby powiedzieć, no to, ta codzienność, przywykliśmy do tych pieniędzy, ale to trzeba pokazywać bardzo odpowiedzialnie, że to są programy regionalne, są to programy spójności i dzięki temu, to jest to przewagi konkurencyjne, dzięki temu wzmacniamy infrastrukturę, poprawiamy komunikację miasta, regionu, stajemy się bardziej atrakcyjni i turystycznie, i gospodarczo. Dlatego ja apeluję, podkreślajmy merytorycznie, skąd te pieniądze płyną. W przyszłym roku będzie dużo na ten temat mówione z całą pewnością, bo podejrzewam, że wszyscy politycy bez względu na to, do której opcji należą, a będą starali się o miejsce w Parlamencie Europejskim, będą chwalić się tym, ile to Unia nam nie dała, a ile nam może dać, jeśli tylko zagłosujecie na nas. Marcin Babierowski, Filip Kryko, to był program Stary Rynek 1. Tomasz Misiek, dziękuję serdecznie, do zobaczenia.